macie i pokonać Rustama Bowajewa. No i czekamy na ten pojedynek ponownie dzisiaj, jeżeli Evgeniy Prudnik zwycięży Aleksandra Woronieckiego z lewej strony w niebieskiej koszulce, wtedy będzie miał szansę ponownie odegrać się Rustamowi za dzień wczorajszy. Prudnik's left arm yesterday, incredibly impressive. He leveled the score against multiple world champion Rustam Bobayev. Zrobimy dyskusję. Teraz nawiązamy się pomiędzy sędzią a zawodnikami. Aleksander Woroniecki sygnalizuje, że ta pozycja wcale nie jest właściwa, wcale nie zgadza się z zasadami. No i teraz sędzia nie chciał dłużej przedłużać tej walki o uchwyt. No i zdecydował się zasygnalizować ustawienie sędziowskie. A więc czekamy teraz na to, aż zawodnicy podejdą do stołu i sędzia główny ustawi ich dłonie, zamknie palce, kciuki i usłyszymy komendę startową, która przypomina mi się na całym świecie taka sama, czyli ready go! Back again in the right arm, totally separate events. So many arm wrestlers training with both left and right and becoming ambidextrous. Mistrzostwa Europy to są już 22 z kolei, tym razem w Gdańsku. No i nie ma się co dziwić, że Trójmiasto jest gospodarzem. Właściwie w Trójmieście powstał arm wrestling. Jeżeli chodzi o polską scenę arm wrestlingową, właśnie tutaj w Trójmieście zapoczątkował arm wrestling Igor Mazurenko. And the winner is Ukraine, Evgeniy Prudnik. Bardzo szybki atak Evgeniy Prudnik.